Mecz legi z górnikiem był zapowiadany jako hit minionej kolejki, ale takim hitem niestety się nie okazał. Jest niemiarodajny do oceny zarówno dla trenera Ricardo Sapinto, jak i dla szkoleniowca górnika Marcina Brosza, bo wyszło na to, że obie drużyny chodzą w zupełnie różnych wagach. Przed rokiem, kiedy górnik jeszcze jako lider przyjeżdżał na Łazienkowską, rywalizacja była wyrównana i naprawdę. Emocje były duże. Tym razem obyło się zupełnie bez emocji. Klasyk nie przejdzie do historii rywalizacji Legii z górnikiem. Bo Legia zwyczajnie zdeklasowała rywala z zabrza. 3-0 do przerwy to był najniższy wymiar kary. 4-0 na koniec powinni goście przyjąć jako Wynik całkiem, całkiem przyzwoity, bo gdyby skończyło się 5-6, nawet, nawet 7, nie mogliby specjalnie narzekać. Chociaż jeżeli oceniamy Legię, która oczywiście robi postępy, jeśli chodzi o rozgrywanie akcji, powtarzanie schematów, jeśli chodzi o kreowanie, zwłaszcza przez ten ofensywny tercet czy kwartet, bo Kafu naprawdę nieźle wspiera Nodża, Szymańskiego i Carlitosa czy, czy Kante, w zależności od tego, na którego napastnika decyduje się portugalski szkoleniowiec. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli popatrzymy na dane fitnessowe, to oba zespoły wybiegały katastrofalną liczbę kilometrów. Czyli prawda jest taka, że ten mecze pucharowe rozgrywane w środku tygodnia mocno odbiły się na dyspozycji fizycznej. Zdaje się, że górnik nieco ponad 103 kilometry przebiegnięte, Legia nieco tylko ponad 101. To są wartości, które. W w, takiej kulminacyjnym, w kulminacyjnym okresie działalności Sapinto przy Łazienkowskiej byłyby zupełnie niedopuszczalne. Dodatkowo górnik przebiegł, czy odnotował tylko 65 sprintów w poważnym futbolu to nie powinno się zdarzać, więc tak naprawdę wynik na pewno cieszy kibiców, natomiast domyślam się, że Sapinto jak najszybciej będzie kazał zapomnieć swoim zawodnikom o tym spotkaniu, a Marcin Mrosz tym bardziej. Tak naprawdę to tak po ludzku szkoda mi. Daniela Liszki czy Kacpra Michalskiego to są osiemnastolatkowie, którzy zostali ewidentnie rzuceni na zbyt głęboką wodę i dlatego zostali mocno wkręceni przez skrzydłowych legi. Dzisiaj górnik broni się przed spadkiem, tylko prawda jest taka, że jeżeli zimą. Nie dostanie wzmocnień, nie uzupełnień nie składu, tylko wzmocnień. Nie dostanie trener Brosz w postaci doświadczonych ligowców z jakością, którzy będą potrafili wyciągnąć górnika na, na zupełnie inny pułap. To będzie miał ogromne problemy, żeby się utrzymać w ekstraklasie. Natomiast. Legia w tej chwili, myślę, że oprócz, oprócz Lechi, jest zespołem, który prezentuje się mimo początkowych kłopotów w tym sezonie najlepiej.